jakbyś jedną grubą zjadła, co się nie przejmę. Nie, no ja się w ogóle nie przejmuję, bo w mojej grupie wiekowej to ja już sobie mogę na wszystko pozwolić, poza tym, jak to mówią, mam już męża, więc zasadniczo wszystko już, ja już wszystko mam, o. I mogę jeść, co chcę, ile chcę i kiedy chcę, tylko nie w nocy, bo wtedy to zasmarkane kocisko też chcę żreć. Słuchajcie, jest z nami Marek? Jestem, tak. I co ty uważasz? Oglądałeś ten filmik, Telo? Halo. On go wypuścił. No to ja bym tak, chcę być tak łagodnie podejść, bo chciałabym zapytać Marka, kto tam kogo bije, twoim zdaniem? Dlaczego mi to robisz? Ja nie muszę nic o tym co tak mówić. Ja tylko pytam, jeśli chcesz mówić, to mówisz, tego, co zrobiłeś. To jest dla was. No nie dla mnie. Ja nie, dlaczego miałem się o tym opowiadać? Jest tak, jak Andrzej mówi. Ale co jest? Co on pierwszy nie zaatakował. No tak. Ale też to nagranie pokazało, że on wcale no, nie jest święty. Też nie. Zresztą chyba sam byłeś, Marku, świadkiem wielu różnych, no nieprzyjemnych sytuacji między Elą a Andrzejem. A po co ja dostałem to nagranie, a żeby przypadkiem wypłynęło? A kto ci dał to nagranie? Nie powiem, nie, już mnie nie ciągnie dalej, żebym się zaznało w czymś. Typie, właśnie się Andrzej. Przybiłeś, że to ty to kurwa wypuściłeś. Podłożyłem się. No. Nie podłożyłeś, nawet nikt cię o to nie zapytał. Marek, to prawda, że Andrzej dał ci to nagranie? No. Czyli zaraz, czyli Marek, ty masz współpracujesz z Andrzejem? Każdy swoją rzecz. Kurwa jaja zrobi. Marek już dawno jest zakochany w Andrzeju, przecież to jest już długa historia. Dlatego się zbliżył do Erki, żeby się poznać bliżej z Andrzejem. No autorem nagrania jest Andrzej. Czy się polej masełkiem, kalafior? A jak ty się teraz, Marek, czujesz ze sobą po tym, co zrobiłaś, nie? A być może za mało jeszcze wypuściłem czegoś do internetu. Aha, to się nie czuję. Nie no, się wrzucaj teraz... kolejne. No łazienki nam brakuje. Ja się czuję. Rozumiem, że będziesz za godzinę płakać tutaj znowu, tak? Jak jesteś biedny. Nie, aż tak nie jestem najebany, jak ty byś się spodziewała. Odwal się, kurwa, bo ci tak zajebie, to mi zajeb, kurwa. No nic. Edymy, kurwa. No, powiem ci, że dawno nie było takiego weekendu. Ja mam takie pytanie, czy ktoś monitoruje to, czy Ela ma lajta? Jeszcze nie. No to poczekamy. A czy wiadomo, czy Ela jest pod kościołem mariackim? Nie ma jej jeszcze. Twój widz. Ale będzie za chwilę na pewno. Ale może nie będzie? Jeszcze nie uruchomił. Także no nie uruchomił. No, zasmarkane gwiazdy. 2 godziny spóźnienia i nic się nie stało. Chciałabym Dobra, tak od wczoraj to mamy i tak sporo atrakcji. No mamy, no owszem, mamy sporo atrakcji.
Oj, Boże, oj, Panie. Marek, ty w ogóle dzisiaj coś, no powiedzmy, gadałeś z Elą, oprócz tych jej wysrywów tam, czy nic nie było, żadnej gadki? Miałem 3 rozmowy, na których w pewnym momencie krzyczałem jak nigdy w życiu. A czemu? Co się stało? No to pewnie dlatego się potem odpaliła tak na przedpokoju. Czemu krzyczałeś? Bo zostałem oszukany. Przecież... Ale jak oszukany? Popatrz sobie na te nagrania, te filmy. Jak Ela Sajko sobie siedzi. Cieszy się z tego powodu, że miała okazję się zobaczyć. Ale tak samo zrobiłeś. Też sobie siedziałeś z Sajko i też się cieszyłeś. Rozumiesz, o co w ogóle chodzi? Byłeś psychotropem, dupczyłeś się z dziewczyną. To nie jest żaden argument, przestań. Co cię to obchodzi? No tak, bo ty Mariusz możesz. Ty ale możesz, ja mówię... Elka nie może. A, tak. Bo jesteś kretynką według mojego zdania. Pierdolę. Mhm. Ja z Elą ustalałem inne jakieś zasady. Teraz jak byłem nawet z Ewelką, no że... Tak, byłeś, zasady ustalałeś, tak? Weź ty już, Marek, naprawdę... Używasz tych samych argumentów, co Ela właśnie, że ją obchodzi, co ja rok temu robiłem, że to jest teraz ważne. Marku, ale powiedz szczerze, chciałbyś być z Elą w dobrych relacjach i budować jakiś związek, czy nie? Bo jakbyś chciał, to teraz masz dobry moment, żeby się spakować i wyjechać do Krakowa. Robotę znajdziesz, to żaden problem. Już... Bo wy tak chcecie z tą Elą, ale w sumie to chyba nie chcecie. Ale on chce Erkę i ruchać inne dziwki przy okazji, czego nie rozumiecie, przecież to o to mu chodzi. Także Marek, męska decyzja. Pakujesz się, wyjeżdżasz do Krakowa, bierzesz Elę pod pachę i żyjecie razem. Albo sedać siana. Ale Marek, ja się z tym zgadzam, Marka już tu nie ma. Mhm. No tak. Ja tylko tak powiem, bo wypiłem piwo, więc mogę tego później żałować, podsumowując ten filmik, na którym widzieliśmy tylko to, co widzieliśmy, że gdyby jakaś kobieta sprawdzała mi auto, w którym siedzę, trąc do mnie pizdę i napierdalając mój samochód, to wyszedłbym jej wyjebał w ryj i nie miałbym na sumieniu nic w tym momencie. O, będziemy się rozwodzić chyba. O kurwa. Kurwa samochód? Może kurwa, nie wiem. Chodź. No nie wiem co, ale w samochód? No wiesz. Kurwa niszczenie karoserii czy jakieś rzeczy? To jest tylko kasa, nie? W mojej BMC kurwa za czysta koła? No. Ja bym się położył i niech mnie kopie. Wyszedłbym jej wykurwił normalnie z zamachu. I czy to byłby facet, czy to by była kobieta, by mi nie sprawiło żadnej różnicy, bo po prostu kurwa bym się wkurwił. Dobra, trzeba napisać do Paladyna, bo tutaj jakiś drugi go podrobię. Kurwa, nie Paladyn, wracaj do szafy. Wracaj do szafy, trolu jebany. Równouprawnienie. Skąd ty masz BM-kę za czysta koła? Kurwa, mój dom był tańszy. Pani mi kupili. Nie najlepszą zapłaciła. Bo ty grałeś w zespole rockowym, przepraszam. Tak. Mój syn miał kiedyś takiego plastikowego tuptusia, taki motor BMW, ale BMW był. Też masz takiego? To o takim BMW mówimy? Rower masz BMW? Czy co? No BMW, no taki mały, taki, że po stole mogę. Rowery to są BMX-y, Polka, skup się. No. Aha. Słuchajcie, pytanie techniczne. Kto ma dzisiaj, komu dzisiaj siada Discord? Macie jakieś problemy? Nie, tylko hejterzy mają problemy. Panowie nie mają. Mam. Dzięki, Stokrota. No ja mam. Ja też mam problem. Ja też miałam, ale wiecie co? Wylogowałam się i już jest okej. Okay. Jeszcze zalogowałam teraz na drugim telefonie, ale... Nie, to ja teraz mam okej, ale wiadomości mi się popierdoliły. Miałam to samo Marka, co u Eli popisane tam na tym głównym czacie, ale wyłączyłam nie płacicie abonamentów,
No to nie ma. Muszę męża zaraz zjebać, że kurwa nie płaci się chuj. Takie dziady są, że nie płacą. I co ja mam później zrobić? Nie było mi dzisiaj znowu pół dnia. Kto mi zrobi update, jaki jest status związku? Chuj wie. Nimo. On nie kocha, ona go nie. Serwera. Kocham cię. Taki jest status związku. Ale widzę, że Krakowski wrócił. To może popytajcie go teraz. O. Jak było. Jak macie pytania? Przepraszam. Jakby, jedno z pytań jakby tak Krakowski wziął i opowiedział całą historię od początku do końca. Bo padło też pytanie, czy Andrzej w ogóle wysiadł z auta. O, teraz on milczał. No nie, teraz się nie odezwie, się... tak to Daru Japę wyzywał, a teraz cicho siedzi, tak? A, przecież. Ale nie, Krakowski, opowiedziałbyś od początku, że on nie był kady na 7 dni? A to ja nie wiem. Go chyba zablokowali na 7 dni, Paladyn, czy nie? Zablokowali, skoro tu siedzi. Kurwa, sorry, nie 7 dni. Powiem tylko... i nie wywala co chwilę. No to wiesz, tak mają dzisiaj. Prawdą jest to, co powiedział przed chwilą wam Marek. Prawdą jest to, co powiedział częściowo Andrzej. Andrzej w ogóle nie wysiadł z samochodu. Także nagrał to faktycznie Andrzej. Andrzej to wysłał do Eli. Ela to wysłała do Marka. I tyle, no. Co mam wam więcej powiedzieć. Agresja była po obu stronach kompletnie niekontrolowana, no i się stało, no. No żal, nie? Tak naprawdę to żal, smutno i patologia, nie? No. Tak, jest mi strasznie przykro, że my to wszystko oglądamy i nic nie możemy zrobić, bo taka jest prawda, nie możemy nic zrobić, nic. No to skąd tak bez powodu tam ruszyła? Ale powiedział, że agresja była z dwóch stron, tak? Słyszeliście, co powiedziałem? Nie. Nie. Mówię, że prawdą jest to, co powiedział Marek przedtem. Częściowo to, co powiedział Andrzej. Ela zaatakowała Andrzeja, doszło do skarpaniny. Andrzej nie wysiadał żadnego samochodu. Ela faktycznie głową uderzyła o beton czy o chodnik. I to też jest prawda. No i się poskarpali, no i tyle. Wy go wcześniej nie słyszeliście, tak? Wy go wcześniej nie słyszeliście? Ej, czekajcie, wy go wcześniej nie słyszeliście, tak? Bo ja go słyszałam wcześniej. Nie. No i on powiedział bardzo ważne zdanie, że agresja była z dwóch stron. To prawda? Powiedziałeś tak? Tak, dokładnie tak powiedziałem. Ale agresja była po obu stronach. Ona była niekontrolowana. Andrzej się nie powinien tak zachować. Zaczęła Ela. Natomiast Andrzej nie powinien się tak zachowywać, jak się zachował. No, nie wiem. No, karpali się razem. Andrzej zachował? Jak się Andrzej zachował? On był nerwowy. Ona na niego krzyczała. No i się zarpali, no i tyle, no co mam wam bardziej opisać. Jak doszło do tego, że Elka uderzyła głową w beton? Andrzej się bronił przed Elą i ją odepchnął, mhm. I ona wtedy się chyba potknęła, ja nie wiem, bo nie widziałem tego, więc Alesia chyba potknęła i uderzyła wtedy głową. Na pewno tak nie było, nie frustracja, pan ją skopał, Andrzej. Ja nic takiego nie mówiłam. Nie no, ja nie wiem, czy ją kopał, czy nie, na pewno się przed nią bronił, no ona go tam mocno karpała, a on się bronił, więc mógł ją kopnąć lub odpychać nogą, ja tego nie wiem, bo no, ten autokar jest tam psa na tych kolanach w tym aucie, telefon mu spał i wtedy chyba się skończyło nagranie, nie wiem, jak on w ogóle zaczął to nagrywać, to było przypadkowe nagranie, czy nie przypadkowe, tego nie umiem powiedzieć, bo tego nie wiem. Stwierdził, że to jest wypadek błądku nagrywania.
Kurde, weźcie też pod uwagę, że między ludźmi, którzy byli ze sobą w związku, którzy mają ze sobą tyle wspólnego, są inne emocje. To nie jest tak, że obca baba podeszła do obcego faceta i go zaatakowała, czy obcy facet, nie wiem, skopał, bo gdyby nie było żadnego związku między nimi, to może próbowałby ją obezwładnić, a tak on, znając Elkę... W ogóle zaczęło się od tego, to... przepraszam, ci przerwę, bo wszyscy się zastanawialiście, od czego się zaczęło. Nie powiem wam, od czego się zaczęło, bo nie mogę wam tego powiedzieć. Natomiast Ela obwiniała Andrzeja o to, że coś gdzieś powiedział, czego nie powinien mówić. No i od tego się zaczęła cała chryja. Wtedy doszło do tej kampanii. Ale nie możesz wprost powiedzieć, że o prawo jazdy chodziło. Nie, nie mogę tego wam powiedzieć i nic wam nie potwierdzę. Natomiast chodziło o coś, co miał nie mówić Andrzej. A Andrzej miał tam tego psa w tej faktycznie. Co z psem? Już napisałam, nie będę powtarzać. A co napisałaś? Jest, zesrał się na kolana, tak jak mówił? No tak. Ej, kurczę, wiecie, no nie, to nie zazdroszczę psu, nie? No ale, kurczę, wydaje mi się, że tam, ale to już wiesz, możemy sobie tam domniemywać, nie? Jak tam ta dynamika też wyglądała w związku z tym, a tam też opisywało tam jakieś ileś tam, kurwa, sytuacji, nie? O. To nie są normalne relacje. To nie są normalne relacje, to nie są normalne zachowania. To jest patologia. Umówmy się, no nazwijmy to. To jest patologia. To był od początku jakiś patologiczny związek. Ja po prostu sobie nie wyobrażam, żebym nawet, nie wiem, różne miałam związki, jedne były lepsze, inne gorsze, ale nie wyobrażam sobie, że w jakimkolwiek związku mogłabym się z kimś bić. Po prostu nie wyobrażam sobie tego, czy po zakończeniu tego związku. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne. To jest po prostu... Poczytaj statystyki, ile polskich kobiet dostaje w cymbał od swojego konkubenta. Znaczy, wiesz co, ja akurat... Ale tak samo mężczyźni są bici, a nie ma w statystykach, bo się to zgłaszać. A, tak, tak. Dokładnie, ja akurat też mam w rodzinie osobę, mężczyznę, który ma bardzo podobną partnerkę do Eli. Bardzo podobną partnerkę do Eli, tylko na jej korzyść działa to, że nie jest alkoholiczką. Więc jakby wiem, jak to wygląda. I to też jest patologia, w ogóle nie wiem, co z nią robisz. No to co się dziwisz tutaj? Nie, no dziwię się mimo wszystko, no dziwię się. Nie, dla mnie agresor to agresor i nie ma płci. To znaczy oczywiście, że te siły trzeba ważyć, nie wiem, na przeciwnika, ale z drugiej strony kto w takiej sytuacji, no jeżeli ktoś napiera na ciebie, na twoje auto, nie wiem, na ciebie, na bliskiego, cokolwiek, ja bym się nie zastanawiała, w ogóle nie miałabym z tym problemu. Niech was nie zwiedzie ten mój głos. Serio. Tutaj jedna i druga strona wyszła kijowo, tylko że to nie jest, to się nie wydarzyło, nie wiem, tamtego piątku. To po prostu... 15 lat temu. Dokładnie. Czyna warstwa, nie wiem, buduje ta przemoc, nienawiść, złość, żale i w ogóle. Powiem, że frustracja, żeby nie było. W każdym razie tak to wygląda i... Mają takie życie, jakie sobie zaplanowali. Skoro dwa. I co tam? Jest na tego hotelu, co ty pokazywałeś. Tylko w tym wszystkim, kto najbardziej cierpi? No, to wiesz, no, tego właśnie trzeba. Bo dorosły sobie poradzi lepiej, bardziej. No, różnie jest. Ale kto najbardziej cierpi w tym wszystkim? No pewnie, wiadomo. No wiadomo kto. No. I to jest najgorsze, że w takich sytuacjach najgorzej cierpią te najbardziej osoby, które nie potrafią się same bronić i które nie są na to przygotowane, nie? I nie powinny nawet być. To nie powinna być norma dla młodej osoby, jeżeli... No oczywiście, że tak. Ona powinna mieć bezpieczeństwo.
No, i to tyle, jest, nie? Ona powinna się czuć bezpiecznie. Jak dziecko, wiesz, wzrasta w takim, to jest dla niej, to jest norma. O nie? Jezu. Włączam usta, tak? Włącz. Można tak mówić, że dziecko rozumie. No dziecko musi rozumieć w takiej sytuacji. Ono nie to, że ono rozumie, ono po prostu no, nie ma innego wyjścia, tak? Ono no nie, mówi, ja mówię o tym, że to jest jej norma. Ona nie zna innej normy, że to jest nienormalne, to jest jej norma. Nie macie, nie macie. Przestańcie robić ten forum psychologiczny na patosowego. Ale nikt nie robi żadnego. Nie mamy całego forum. Nic się nie wyciągnie z tego. Każdy może się podzielić swoimi jakimiś przemyśleniami, no kurwa. Bo zachęcam do zmiany tematu, jeśli ten, jeśli jest, nie wiem, jeśli, czy chcesz pomilczeć, żebyśmy sobie wszyscy pomilczeli, 200 osób. Ela już wybyła, bo ona była w bardzo słabym stanie i nie wiem, jak ona ma niby gdzieś iść teraz. Kiedy ona jest w dobrym stanie? Ale dzisiaj to już wiesz, tam ostro było na tych wpisach. No podejrzewam, że zawsze. Na wczorajszym jeszcze do końca nie wytrzeźwiała. Bo ona to piwkuje i winkuje, ale no tak wody to raczej nie waliła wcześniej. Ale z drugiej strony ktoś mówi, że o Boże, psycholodzy czy coś. My nie jesteśmy psychologami, po prostu ale rozmawiamy o tym. Nie rozważania, nie prowadzenie takich rozważań kurwa w życiu, to jest kurwa nienormalne. Przyglądanie się, o będę się przyglądać i nie będę mieć żadnych rozważań na ten temat. W ogóle nie będę mieć żadnego zdania. W ogóle na ten temat. No w ogóle dokładnie. Mówię, kurwa, i uczmy się na swoich błędach, a nie innych ludzi. Ja się nie uważam za psychologa, nigdy się nie będę uważała, bo sama mam swoje problemy, jak każdy. Ja po prostu mówię, co myślę na dany temat. Mogę się mylić. To jest moje zdanie po prostu. No i tyle. Na tym polega być, bo ja komuś nie opowiada temat, to zachęcam do zmiany tematu. Żeby nie chodzi o to, że ktoś jest psychologiem, tylko po prostu każdy wypowiada się na sytuację, która zaistniała. Co zobaczył, co usłyszał i rozmawiamy. Nie? No. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Brakuje wiecie mi tego teraz, żeby ktoś wszedł i powiedział, która jest godzina, jaki mamy dzień tygodnia, kogo i kto? Dobrze, jest 22.06, sobota 15 kwietnia 2023 rok. Jeże, kurwa. Imieniny? Oj, czekaj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Na końcu bodaj czytała Krystyna Czubówna, bo ma piękny głos. No. Czy jeszcze ktoś jest z Banwenuelki? Kto ma piękny głos? No, przed chwilą dziewczyna czytała godzinę i datę. Proszę cię, ja mam głos jak, nie wiem, jakiś stary żul. Ja nie mam dobrego głosu. Zawsze możesz, się wstydzę. Na koniec takich możesz spokojnie mówić, czytała Krystyna Czubówna. Mi to ten. Ale żeby nie było. Dzisiaj imieniny obchodzą Anastazja, Bazylii, Olimpia. O, pozdrawiamy wszystkich. Mam Bazylego z Baltazarem pomyliłam, ale też nie da. O Jezu, nie wiem co tu się kurczę dzieje mi się w tym. Ten Discord, słuchajcie, tyle się dzieje na tym Discordzie, że mi po prostu samochód mi się ten. Samochód. Uaktualnienie. Telefon mi się. Musiałam przelogować. Słuchajcie mi, kalendarz świąt nietypowych mówi, że dzisiaj jest Światowy Dzień Trzeźwości. Nie można. Elka nie obchodzi. Pamiętaj, będzie święty święcić. Wierzę w to. Nie można. Nie czy ktoś może wie, jakaś informacja tam była na przedpokoju, czy gdzieś, dlaczego jestem zbanowana? Nie najlepsza mówię tutaj. Zbanowana? Czy może wyrzucona, zbanowana? No nie wiem, no w każdym razie nie widzę. I nie mam zaproszenia, więc nie wiem. Najważniejsze osoby nic nie pisały. Mruk, Kupis, ale na ten temat nic nie pisały. Najlepsze, ale wiesz co się dzisiaj dzieje z Discordem, wiesz? Może i u ciebie coś tam jest. Ja na przerwie siedzę cały czas teraz. O. A kto o tym mówi jasnie najlepsze, że kto jest zbanowany? Ja. Mówię, ja też. Fajnie.
A za co ban? A w ogóle jest ten resp tym, który miał być ze spotkania z widzami? Cokolwiek jest? Nie. Aha, czyli nic nie, w ogóle nie było tego spotkania. Były próby, ale chyba nie mogłam ustawić, nie wiem. Aha. Ale on i tak będzie dla wspierających, chyba że Elka zrobi swój. Chyba się spóźni Elka, dlatego jest później z tym, nie wiem, nie wiem. Andrzej ma live'a ponoć. Kurwa. Co? Andrzej? Idę już, mam tak. Dziewczyny, które są na tym spotkaniu, piszą, że teraz są zdjęcia z fanami. A. To co mam kurwa robić? Andrzeja czy... No ale co Andrzeja będzie mówił o... Dawaj o tym, plejadianina! Niech tu kontent robi, aby kochamy cię wszyscy! Jest miłość, energia! Plejadiańska miłość! Zajebie cię ty kurwo! No. Aktywacja plejadiańskich tarcz teraz. Dziękuję. Miłość. Macie kochani wszyscy dla was tarcze? Miłość, energia. Nie, ale z jednej strony ja uważam, że dobrze, że ktoś rozsyła dobrą energię dla ludzi, bo to jest ważne. Tak? Trzeba rozsyłać dobrą energię, bo to co dajesz, to wraca. Także wiecie. Może to nie jest takie złe. Ale przecież dzisiaj jest dzień trzeźwości. To czemu piłaś? No przecież widać pasmo sukcesu spadające na Andrzeja po prostu. No właśnie nie. No właśnie dzisiaj nie piłam, bo mam dzieci pod opieką. Koleżanka mi dała dziecko i opiekuje się czwórką dzieci. Dwójką a swoich. A to ma być live jakiejś prawdy, czy on po prostu będzie tańczył? To nie możesz sobie wypić, jak masz dzieci pod opieką, nie możesz sobie wypić. Ile matek? Pijaczek wychowuje swoje dzieci. Nie, no a jakby się nie daj Boże coś stało, albo trzeba byłoby, nie wiem, zabić dziecko do szpitala, albo, nie wiem, zachorowałoby cokolwiek, to jak? Taksówka i lecisz, nie? To pijana? No, kurwa, taksówką, nie? No i co, i do lekarza pójdę pijana? No nie wiem, jak, no, no, trzeba brać odpowiedzialność, się będziesz wstydzić najwyżej, czy co, to dziecko będzie chora, nie? Ty, dobra, żartuję. Policja, to ludzie tak robią, ludzie tak robią. Ja to tak próbuję wyśmiać trochę tak, że mi już ludzie się tak zachowują. No nie możesz być pod wpływem, jak masz dzieci pod opieką. Wiadomo, że nie. To jest patologia, kurwa. Wow. Ja myślę, że tutaj trzeba mówić bardzo wyraźnie. To tak, jest. Tak. To tak, tak. Wiem, że mam bana na 100%. No, tutaj to jest właśnie instrukcję zrobić. No litości, jak ktoś ma dzieci pod opieką. A jesteś, ja nie mówię, że swoje. Słuchajcie, Pola, Orzej to naprawdę opowiada jakąś historię o policji. Okay. Ja teraz idę zbanować kupnisa. To róbcie streama szybko. No. Wysyłaj dobrą energię. Będziesz jest. Wysyłaj dobrą energię, Boże. To przepraszam. Gdzie jest stream? No jest. Okay. To jest jakiś nowy? Nie, to jest ten. Znaczy, no może nowy, to jest tego Andrzeja, nie? Nie, to jest nowy, to jest na marynarkę. Uśmiecham się. A koleżanka Ela mnie nie lubi jednak. Witaj na mapie. No ja już byłam dawno na mapie. Ja wiem, ale to się tak myślisz, że... To ja wygląda wiem, że jest... na to, że mnie personalnie własnoręcznie zbanowała. Nawet kupisek nie może odbanować. Ciekawe, jak do tego doszło, że cię dzisiaj... Dobra, idę zbanować Elkę w takim wypadku. Ciekawe, co się stało, że dzisiaj ciebie Ela mogła tam zbanować. Ciekawe, co się stało. Ej, no nie zaglądałam tam przez dwa dni, bo tylko przeglądałam, czy ktoś jest na kanałach głosować. I dokładnie w momencie, kiedy pisałam z Sadamem, który pisał, że o, będzie na kanale filozoficznym, wpadaj. No to dobra, i wpadam na kanał filozoficzny. Nie ma kanału filozoficznego, bo nie ma serwera Elki, no. Życie. Ach.
Paskudzie, jak będziesz u Sadama, powiedz mu cześć ode mnie, powiedz, że nie mogę, chciałabym, ale nie mogę. Czy ma tutaj... No tak, ale to jednak, no to tutaj, będzie tam jednak dzisiaj. Czy że ktokolwiek tam będzie przez jakiś czas najbliższy? Nie, ale on chce tam być. No powiem, prześlę mu liścik. Do paskuda mówiłam, jeżeli jest jeszcze. Ale w ogóle dawno tu też nie było w sumie Sadama, jak się zapraszamy. No to właśnie mówiłam, żeby do nas zajrzał. No, gdzieś tam się zapodział. Chodź mi napisz też. No, bardzo chętnie, bardzo go lubię. Ej, to jest live na kanale Patrzy. Aha. Gdzie jest ten stream, co oglądacie? Bo tam jest pełna ekipa na tym. Gdzie można patokrzydełki obejrzeć tego streama? To jest TikTok czy Facebook? Tak, TikTok, Nick Wszechświat przez 2A. Tylko wiesz co, to jest w shortach, to nie jest w wideo, tylko shorty to są. Kowal.